Wyłącznik powietrzny HW1 może być wyposażony w wyzwalacz Sentinel. Dzięki wyświetlaczowi LCD wbudowanemu w wyzwalacz, konfiguracja oraz uruchomienie przebiegają szybko i sprawnie. Przed rozpoczęciem obsługi zwolnij sprężynę załączającą oraz otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Aby zasilić wyzwalacz, podłącz powerbank do portu USB-C. Przed zmianą ustawień możesz je w prosty sposób zwizualizować na wyświetlaczu, naciskając przycisk OK. Aby zmienić ustawienia, użyj małego płaskiego śrubokręta w celu obrócenia pokręteł. W zależności od typu wyzwalacza możesz dostosować ustawienia zabezpieczeń długozwłocznego, krótkozwłocznego, bezzwłocznego oraz ziemnozwarciowego zgodnie z obliczeniami.